Centrum Przesiadkowe Zawodzie w Katowicach zostało oficjalnie uruchomione. To jedna z czterech takich inwestycji w mieście, a ta przy ulicy 1 Maja powstała w miejscu dawnej pętli tramwajowej. Budowa trwała ponad 2 lata. Dawno, dawno temu tutaj była kopalnia odkrywkowa, później był staw, w którym łowiono ryby, później pętla tramwajowa, aż wreszcie z prawdziwego zdarzenia wielkie centrum przesiadkowe. Centrum przesiadkowe nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, albo można powiedzieć nawet odwracając to, przede wszystkim dla wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do miasta Katowice, chcą albo tutaj do pracy, albo chcą załatwić różne sprawy w urzędach, które mieszczą się w stolicy Górnego Śląska. Centrum Przesiadkowe Zawodzie ma do dyspozycji 405 miejsc parkingowych. W tej chwili są one całkowicie bezpłatne ze względu na epidemię. Docelowo jednak parking będzie dostępny tylko dla kierowców z biletem ZTM zapisanym na karcie ŚKUP. To centrum przesiadkowe z kolei ma rolę, która ma uzupełniać usługi transportowe do centrum naszego miasta, a więc ograniczyć ruch indywidualnych samochodów w centrum naszego miasta. Wszyscy goście, którzy przyjeżdżają ze wschodu, mogą podjechać, zostawić na parkingu swój samochód i skorzystać z przejazdu transportem publicznym, zbiorowym do centrum miasta. To będzie tańsze i na pewno zdrowsze dla nas wszystkich. Dzięki Centrum Przesiadkowemu Zawodzie centrum miasta ma zostać częściowo odciążone od ruchu samochodowego. Centrum Przesiadkowe to jest taki element infrastruktury transportowej, która ma służyć nowoczesnej mobilności, ma służyć nowoczesnemu multimodalnemu transportowi, taki, który spowoduje, że centra miast będą odciążone od transportu samochodami prywatnymi, również i autobusami. Transport szynowy jest to transport, który chcemy preferować. On ma szansę najszybciej dotrzeć do centrum miasta, w najbardziej ekologiczny sposób. Myślę, że te początki na pewno będą trudne i to są wyzwania, ale uważam, że w perspektywie czasu jesteśmy w stanie tę komunikację tak przebudować, że z tych efektów będziemy za kilka lat mogli się naprawdę cieszyć. Centrum Przesiadkowe Zawodzie składa się z budynku obsługi podróżnych, w którym jest miejsce na kiosk oraz punkt gastronomiczny, peronów tramwajowych, przystanków autobusowych, a całość pokrywa ogromna wiata. Są tutaj dostępne także parkingi dla 36 rowerów i punkty postoju Kiss and Ride. Inwestycja przy ulicy 1 Maja pochłonęła 95 milionów złotych, w tym 85% to dofinansowanie unijne.